Witamy serdecznie koleżanki, kolegów, hodowców. W dniu dzisiejszym zagościliśmy do kolegi Marka Nowosieleckiego w celu przeprowadzenia tutaj, znaczy wykonania zdjęć, ponieważ gołąbki będą tutaj przekazane do nas na aukcję. No myślę, że tu są naprawdę fajne gołębie, zaciekawiły nas te gołębie i dlatego postanowiliśmy tutaj odwiedzić kolegę Marka. Jak widać, są to gołębie w większości z rodziny Łepuch. I Marek uważam też jest dobry hodowca, na tyle na ile go znam. Lata też u nas na wspólnym gołębniku i te gołębie ciekawie się pokazują. Także myślę, że jest to fajny materiał, którym można sobie zasilić hodowlę. Może więcej już tu o tych gołębiach to powie kolega Marek, także oddaję głos. No, dziękuję. To witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Tak jak ja się wspomniał, tutaj gołębie są przeznaczone do niego na aukcję. Gołębie wywodzą się w szczególności od rodziny Łepuch, których serdecznie pozdrawiam. Przeznaczone gołębie pochodzą z rozpłodu. No, gołębie. Większość to są gołębie oryginały Łepu. Tak, oryginały Łepu, bo no, już wysłużyły się tutaj u nas. Mam młodych po nich dzieci, wnuki. Tak jak ja się wspomniał, gołębie tam i z tej rodziny, z tych gołębi fajnie latają na wspólnym gajemniku. No, no i cóż więcej, no. Wiadomo, co roku się coś sprzedaje, coś się dokupuje. Dokładnie, każdy hodowca. Tutaj już Jasiek przywiózł dwa gołębie, jeszcze coś będzie kucza. Dokupione miejsce trzeba też bardzo robić. Bardzo fajna samica, która mi się spodobała, numerze 5376. Taka no, nakrapiana. Super, jest ona w czystej gołębi marcy Larbrecht. Stopowych łączek. Przepiękne ma oko. Przepiękne oko, taka widać typowo rozpłodowa samica. Mocna, przepiękna. No, chciałem ją zaprezentować, tu wszystkich nie będziemy pokazywać. No, masz gdzieś tu na wierzchu? Tak, jest. No, ona jest stopowych łączeń na baka 17, później linia karafina, jest brat razy siostra i brat razy siostra. Czyli typowy imbret. Imbret, tak. Bardzo duży imbret na gołębie Marcela Albrechta. Kolejne jakieś gołębie, jakie masz? No, tak szybko ciekawe, tylko powiedz. Tutaj ciekawy gołąb jest wnuczka 002, chyba wszyscy znają imbret Kleine Dirka, który, no nie trzeba przestawiać tego gołębia. A tu też jest Albrecht. Tak, i tutaj jest też fajne łączenie na dole 2555 i 809, no topowe gołębie Marcela Albrechta. Kolejny też jest. O, tutaj sam jest tutaj będzie z linii Harleya i no i Kopman. Replay tak, Merwe. Tak, no raczej Kopman sam, tutaj Harley jest włożony. No tu jest gołąb od Jacka Budka z Olimpijczyka Marcina Kręca 019. No myślę, że to są fajne gołębie. No oczywiście no. Rodowody załączymy do gołąbków. Tutaj Tomek wykonał profesjonalne zdjęcia, jak zawsze. Także tu też jest kolejny. Tak, też Marcel Albrecht od dołu. Takie łączenie żeśmy mieli już wcześniej, 508 na 889. No to powiem. Jak widać, musiały te gołębie coś dawać, bo ty byś ich nie trzymał 6 lat u siebie. No nie, nie trzymałbym. Tym bardziej, że tutaj jest od kolegi prezent Fortuny Krzysztofa. Gołąb jest gołębi Prangę. Kosztor Żółkiewicz. Tak, wnuk 261. To też będzie u nas na aukcji. Tak jest. No i tutaj gołębie Team są... Campinos Leś. Dokładnie, Team także... Campinos Leś. Też fajne też dobrzy gołębie, gracze na wspólnych gołębnikach. Szybkie gołębie. Dwa gołębie są z tego teamu, tak? No cztery chyba. Cztery, aha. O, no, to więcej. Cztery są. Cztery. No. Także no takie gołębki chcę zaprezentować. Wiadomo, z tych gołębi jest potomstwo. Gdyby ktoś był zainteresowany, też może... Pod filmikiem damy numer telefonu, także te po prostu rozpłodowe gołębie będą u nas na aukcji, a jeżeli dzieci po nich lub jakieś inne gołębie tutaj z hodowli kolegi Marka chcieliby hodowcy coś zakupić, czy zapoznać się, porozmawiać z Markiem, to zapraszamy do kontaktu. W opisie damy numer telefonu do kolegi Marka. Także dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zapoznania się z ofertą kolegi Marka. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy, dobry lot.